Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt przyjęła Rada Gminy Dębno. Dla mieszkańców oznacza to konieczność stosowania się do nowych przepisów. Przyjęty dzisiaj uchwałą Rady Gminy program ochrony zwierząt przede wszystkim nakłada obowiązki na mieszkańców. To ich własnością są zwierzęta. Oni powinni wziąć odpowiedzialność za to, co u siebie w gospodarstwach mają. Między innymi muszą zapewnić psu albo ogrodzenie, albo pobyt w zamkniętym kojcu, gdyż na łańcuchu nie wolno utrzymywać zwierzęcia dłużej niż 12 godzin. Psów wolno żyjących tak na dobrą sprawę nie ma. Wszystkie te, które pojawiają się na terenie gminy, to albo zostały przez kogoś porzucone, zabłąkały się bądź uciekły i gmina w wyjątkowych sytuacjach winna reagować. Takie psy będą przekazywane do azylu, skąd powinny być odbierane przez właścicieli, oczywiście po zapłaceniu kosztów pobytu w takim azylu. Natomiast w przypadku wolno żyjących kotów gmina będzie miała obowiązek po zlokalizowaniu takich ognisk, ale oczywiście nie mogą być to koty, które żyją w konkretnym gospodarstwie, będzie miała obowiązek organizacji dokarmiania tychże zwierząt. Również na gminę będzie nałożony obowiązek sterylizacji zwierząt tych, które zostaną uznane za bezdomne i zostaną przekazane do schroniska dla zwierząt. Egzekwowaniem nowego prawa zajmie się policja, a za naruszenie obowiązujących zasad grozić będą sankcje prawne. Otóż utrzymywanie zwierząt zgodnie z zapisami ustawy jest obowiązkiem każdego mieszkańca, natomiast jej nieprzestrzeganie jest wykroczeniem, które to ścigać będą policjanci. Wszystkie takie sprawy należy zgłaszać przede wszystkim na policję, jeżeli wiemy, że sąsiad nie trzyma psa w sposób zgodny z tą ustawą, pies biega po drodze lub, jak stanowi ustawa, co jest trudne do sprawdzenia, jest przetrzymywany na łańcuchu powyżej 12 godzin. Uchwalony przez Radę Gminy program nie jest inicjatywą własną gminy. Samorząd został do tego zobligowany znowelizowaną ustawą o ochronie zwierząt. Obowiązek uchwalenia przez gminy programu wynika z ustawy o ochronie zwierząt, a właściwie z jej nowelizacji. Każda gmina musi taki program przyjąć. Co więcej, musi przeznaczyć pieniądze, które pozwolą na realizację tego programu. Jednym z ważnych elementów tego programu na przykład jest zapewnienie opieki weterynaryjnej dla wszystkich zwierząt, które na terenie gminy ulegną wypadkowi. Taka opieka musi być organizowana w sposób całodobowy.